Północnokoreańscy żołnierze po jednej stronie, a po drugiej żołnierze południowokoreańscy. Nie. Nie wybuchła żadna nowa wojna na Półwyspie Koreańskim. Koreańczycy dołączyli do wojny, która już jest na Ukrainie. Północnokoreańscy żołnierze już tam są. Walczą albo za chwilę będą walczyć po stronie Rosji. Na reakcję, więc nie trzeba było długo czekać, Ukraińcom chce pomóc. Korea Południowa i rozważa i być może za chwilę wyśle na Ukrainę swoich żołnierzy, głównie oficerów wywiadu. Czyli co? Trzecia Wojna Światowa za pasem? Marzysz o lepszej pracy? Załóż profil na rocketjobs.pl i otrzymuj oferty od dopasowanych pracodawców. Wybuchem Trzeciej Wojny Światowej straszą nas. Już ponad dwa lata, od początku wybuchu pełnoskalowej napaści Rosji na Ukrainę. Najpierw był strach przed użyciem atomu przez Rosjan. Powtarzano nam: nie drażnijcie rosyjskiego niedźwiedzia, bo jak się Putin wkurzy, to zrzuci bombę i będzie po wszystkim. Kiedy okazało się, że jest to tylko takie putinowskie wymachiwanie atomową szabelką, że Putin co prawda jest szalony, ale nie na tyle, by użyć broni jądrowej, na arenę weszli kolejni naganiacze strachu. Efekt był taki, że po tych niemal trzech latach do tego straszenia się przyzwyczailiśmy. Opatrzyliśmy się z wizją wybuchu III wojny światowej. Niektórzy z nas, co prawda, przygotowali sobie i swoim bliskim plecaki ewakuacyjne. Część z nas nawet trzyma w domu, tak na wszelki wypadek, gdyby nagle trzeba było uciekać, jakiś tam niewielki albo trochę większy zapas gotówki. Ale to tyle. Ukraińcy walczą, jak walczyli. Na Ukrainie przybywa grobów bohaterów, a Zełęski jeździ po świecie jak szalony, by załatwić jak najwięcej tak potrzebnej Ukraińcom broni. Moskwa tymczasem po cichu próbuje ułatwić sobie życie. Życie ludzkie w Rosji nigdy specjalnie nie było w cenie, ale liczba zabitych Rosjan również rośnie. Rośnie więc niezadowolenie obywateli. Tym też nikt się specjalnie na Kremlu nie przejmuje, no bo przecież można tych, tych niezadowolonych. Po prostu zamknąć w łagrze. Ale skoro można sobie pomóc, to dlaczego nie? Po co mają ginąć rosyjscy żołnierze, skoro mogą ginąć północno-koreańscy? Gdy w ubiegłym tygodniu, dokładnie 17 października, Wołodymyr Zełański powiedział, że Rosja szkoli około 11 tysięcy północno-koreańskich żołnierzy po to, by wykorzystać ich do wojny na Ukrainie, w tym także piechotę, śmiechom i żartom nie było końca. Ukrainie co szalał? To było jedno z najłagodniejszych określeń, którym częstowano ukraińskiego prezydenta. Że już nie wie, jak przyciągnąć uwagę świata do wojny na Ukrainie, chwyta się więc absurdalnych desekratunków. Pojawia się co prawda tekst o tym w Washington Post, ale przechodzi bez echa. Potem jednak atmosfera wokół tej sprawy zaczyna gęstnieć. Najpierw zabiera głos szef Pentagonu, Lloyd Austin. I mówi, że Ameryka na razie nie może, na razie nie może potwierdzić tego, że północna Korea wysyła wojska do Rosji. A w poniedziałek Lloyd Austin nagle zjawia się w Kijowie i nabiera wody w usta. Milczeć jednak nie zamierzał szef ukraińskiego wywiadu, generał Kryło Budanow powiedział, że około 11 tysięcy północno-koreańskich żołnierzy już się szkoli we wschodniej Rosji i że będą ci żołnierze gotowi do walki na froncie. Na ukraińsko-rosyjskim froncie już 1 listopada. W sieci pojawiają się też zdjęcia i filmy. Oto nie pobieżali, pobieżali. Dudz, tu, dudz. Nie zjachnij. I ich miliony tu. Nie trzeba było długo czekać, by do sprawy odniosła się Korea Południowa. To ona potwierdziła, że Kim Jong-un wysłał do Rosji swoją elitarną jednostkę tzw. Tak wojennych niewolników, których zadaniem będzie obrona Kim Jong-una i zniszczenie, uwaga, natowskich diabłów. I według ustaleń południowo-koreańskiego wywiadu pierwszych żołnierzy, pierwszych półtora tysiąca północno-koreańskich żołnierzy zostało wysłanych do Rosji już we wrześniu. North Korea has sent 1,500 soldiers to Ukraine, who are believed to have previously guarded the dictator's father Kim Jong-il, according to Bild. Te historie jako pierwszy opisał niemiecki Bild. Skąd określenie wojenni niewolnicy albo niewolnicy wojny? Bo to ludzie, którzy zostali wychowani bez całkowicie bez zewnętrznych wpływów, czyli bez internetu, dostępu do komórek, do jakiejkolwiek telewizji i tym podobnych gadżetów. Południowo-koreańskie satelity zauważyły cztery jednostki desantowe i trzy fregaty rosyjskiej floty Pacyfiku, które przywiozły tych północno-koreańskich żołnierzy do włady Władywostoku. Teraz co najmniej 400 tych północno-koreańskich żołnierzy trenuje w koszarach w pobliżu Chabarowska. Wydano im fałszywe dokumenty, rosyjskie paszporty i przebrano za jakutów albo buriatów. Cześć, cześć, ale Korea Południowa nie ma zamiaru tylko potwierdzać ustaleń ukraińskiego wywiadu. Właśnie okazało się, o czym doniosły południowo-koreańskie media, że Seul rozważa wysłanie na Ukrainę swoich żołnierzy, głównie żołnierzy wywiadu. Ich najważniejszym zadaniem miałoby być przesłuchiwanie złapanych przez Ukraińców północno-koreańskich żołnierzy, ale mieliby też analizować taktykę żołnierzy reżimu Kima i przekazywać te informacje. Ukraińskim żołnierzom. Co ciekawe, wcześniejsza pomoc Seulu dla Ukrainy ograniczała się jedynie do pomocy humanitarnej. Ale gdy okazało się, że Północna Korea wysyła tam swoich żołnierzy, by walczyli po stronie Rosji, Seul, oprócz rozważania wysłania tam swoich żołnierzy, nie wyklucza, że też wspomoże Ukrainę militarnie. No to teraz kolejne potwierdzenie tego, że Koreańczycy postanowili włączyć się do rosyjsko-ukraińskiej wojny. To moment zakwaterowania żołnierzy Kima w jednej z najnowocześniejszych rosyjskich jednostek w koszarach w kraju nadmorskim. I wreszcie informacje o tym, że Korea Północna wysłała część swojej armii do Rosji potwierdził amerykański departament stanu, a Korea Południowa mówi już o wysłaniu do Rosji nie 400 czy 1500 północno-koreańskich żołnierzy, a mówi już o 3000 żołnierzy. Północno-koreańskich żołnierzy, którzy są na wschodzie Rosji. W sieci też pojawiło się niezwykłe nagranie, kiedy to widać, jak północno-koreańscy oficerowie spacerują po Moskwie. Jedyny problem w tym, że nie wiadomo, kiedy ten film został nakręcony. Czyli co? Trzecia wojna światowa już blisko? W każdym razie Korea Północna postanowiła na tym skorzystać. Skoro na świecie już jeden front jest, to po co zakładać drugi i niszczyć swoje terytorium? A przy okazji można też nieźle zarobić, bo okazuje się, że Rosja za to, że Północna Korea wyśle do niej swoich żołnierzy, gotowa jest zapłacić, uwaga, technologią broni jądrowej. I nie są to jakieś przypuszczenia, dywagacje powiedział to stały przedstawiciel Korei Południowej podczas swojego przemówienia w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, czyli zanosi się na to, że rosyjsko-ukraińska wojna stanie się teatrem i areną odwiecznych globalnych sporów. Ależ oczywiście, to czego nie chcemy załatwić na swojej ziemi, możemy załatwić na cudzej. Nie bez znaczenia jest jeszcze jeden fakt. Moskwie bardzo zależy na tym. By Zachód uwierzył, że to początek wojny globalnej. To kolejna próba przestraszenia sytych i przyzwyczajonych do wygodnego życia ludzi i na wschód od Rosji i na zachód. I to przestraszenie na tyle, na ile się da. Spytacie po co? Ano, po to, by ten syty i leniwy Zachód w końcu zrozumiał, że wszystkiemu winna jest Ukraina, która nie wiedzieć czemu, ciągle chce walczyć o swoją niepodległość. I ciągle zależy jej na własnej ziemi. Rosji chodzi o to, by ci przestraszeni, syci ludzie nacisnęli na swoich polityków, a z kolei ci, by nacisnęli na Ukraińców i zmusili ich do rozmów o tak zwanym pokoju. Myślicie, że to niemożliwe, by car Kremla uwierzył w taki łańcuch zdarzeń? Ależ no, zapewniam możliwe. Doskonale pamiętam, co się wydarzyło podczas słynnej aneksji Krymu, gdy Putin wysłał na ten Krym, ukraiński Krym, tak zwane zielone ludziki. A wy pamiętacie? Wiem, to było ponad 10 lat temu, więc przypomnę słynne słowa cara Kremla. Takie zielone mundury można kupić w każdym sklepie z mundurami. Krym nasz. I już. Krym ich. Że Zachód protestował? Protestował, protestował. A potem przestał. Rosja ukradła Ukrainie Krym na oczach całego świata. A teraz na oczach całego świata północno-koreańskie ludziki przebrane za burjatów albo jakutów, będą walczyć, albo nawet już walczą na Ukrainie. Najemnicy? Oczywiście, że najemnicy, ale nie we własnym imieniu i nie dla własnych pieniędzy. To najemnicy północno-koreańskiego reżimu reżimu Kima. Który za tę przysługę wytargował od Kremla najprawdopodobniej technologię broni jądrowej? Jeśli to nie jest początek III wojny światowej, a raczej to nie jest początek III wojny światowej, to co to jest? To jest biznes. Jak zwykle. Teraz jednak Rosja musi uważać, bo w tym wypadku ma przeciwko sobie nie tylko leniwy Zachód i Amerykę zajętą sobą, czyli wyborami prezydenckimi. W tym wypadku Rosja może mieć przeciwko sobie Chiny. I to jest jedyna dobra informacja. Marzysz o lepszej pracy? Załóż profil na RocketJobs.pl i otrzymuj oferty od dopasowanych pracodawców. Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.